czwartek świętujemy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Za co młodzi mieszkańcy Słupska kochają swoje babcie i dziadków? Za co chcą im podziękować i jakie życzenia dla nich przygotowali? Posłuchajmy. Czego życzysz babciom? Że cię kocham. Kochasz babcię? Mhm. A czego im życzysz na Dzień Babci? Wszystko. A lubisz spędzać czas z babciami? Tak. A co najbardziej lubisz robić z babcią? Bawić się autkami. Żeby byli zdrowi i jeszcze, żeby wszystkie ich marzenia się spełniły. A wiesz, jakie mają marzenia? Nie wiem. Tajemnica? Lubisz spędzać czas z babcią i z dziadkiem? Tak. Fajnie jest? Tak. Dużo zdrówka i dużo szczęścia. I żeby, żeby najdłużej żyli. Często się widzisz z babcią i dziadkiem? No tak prawie. A lubisz z nimi spędzać czas? Mhm. A co jest fajnego w babci i dziadku? Że się bawią ze mną. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pieniędzy, ale najwięcej to zdrowia, żeby ten COVID już, żeby już zmarł z tej ziemi. Często się widujesz z babciami i dziadkami? Właśnie tutaj mieszkają. Co lubisz razem z babcią, z dziadkiem robić? Lubię bardzo chodzić na spacery z nimi, na przykład w Parku Kultury i Wypoczynku. No i lubię z dzieckiem bardzo lubię oglądać filmy oraz Kubać Słonecznik. Wszystkiego najlepszego i życzę, żeby babcia długo żyła. Często widzisz się z babcią? Mhm. A co razem lubicie robić? Lubię pokazywać, lubię pokazywać babci, jak ja rysuję. Dużo szczęścia, dużo zdrowia, no bo jest chora. No i jeszcze, żeby miała dużo pieniążków i żeby była non-stop szczęśliwa. Często się widzisz z babcią? Fajnie jest być z babcią. A co razem robicie? Często się przytulam, jak idę dopiero do babci. Albo często gadamy się. No i jeszcze z babcią się bawię. Dziękuję, że zawsze mnie kochacie i zajmujecie się moim kotkiem. Czasami karmicie go i życzę bardzo szczęśliwego dnia. A często się widzisz z babcią i dziadkiem? Tak. Lubisz tam być? Tak. A co razem z babcią i dziadkiem robicie? W co się razem bawicie? No, bardziej ja się bawię z kotkiem, bo tam babcia zawsze robi tam, ale czasami jak odpoczywa, to tam może pogadamy, a dziadek zawsze na dworze coś tam robi. Zdrowia, szczęścia i dużo kolegów. A często się widujesz z babcią i dziadkiem? Nie za bardzo. A jak już jesteście razem, to co najbardziej lubicie robić? Uczyć się czegoś, matematyki na przykład. Babcia umie matematykę, czy bardziej dziadek? Babcia. Zdrowia, szczęścia i radości. A często widzisz się ze swoimi babciami i dziadkami? Z dziadkiem Januszem i babcią Basią. Rzadko. Babcią Stefcią i dziadkiem Januszem. Też rzadko. Nie Januszem, tylko Andrzejem też się rzadko widzę. A jak już się widzisz z babciami i dziadkami, co najbardziej lubicie robić wspólnie? Grać w gry, rozmawiać.